krótko o mnie. Nie mam slajdu. Generalnie, jak parę osób tutaj na tej konferencji, jestem związany na co dzień z informatyką. Prawie 20 lat, także działam właśnie w branży informatycznej. I tam różne rzeczy robiłem. I byłem programistą, i handlowcem, i dyrektorem handlowym. Obecnie jestem współwłaścicielem niedużej łódki Storio, jak my mówimy, czyli takiego niewielkiego integratora systemów informatycznych. Firma ma prawie 10 lat. Ona też pozwoliła mi na inwestycje w wino, czyli ma się dobrze. Ma się dobrze. No i to może tyle. Jeśli chodzi o samo wino. Wino zawsze mnie interesowało, odkąd pamiętam. Zawsze chciałem poznawać, chciałem się uczyć, chciałem pić coś ciekawszego, coś nowego. Często było tak, że czasem pieniądze przeszkadzały, żeby sobie pozwolić na coś fajniejszego, ale częściej, powiem wam szczerze, brak wiedzy. Nie jest warunkiem, że musimy wydawać jakieś gigantyczne kwoty. Oczywiście są takie wina, ja o nich będę mówił, wina inwestycyjne, które kosztują tysiące złotych, nawet dziesiątki tysięcy złotych. Są takie wina, zgadza się. Ale naprawdę dobrego wina można się kupić, napić spokojnie za 40 zł. Bardzo dobrego. Tylko trzeba umieć je znaleźć, trzeba umieć je ocenić. I wino jakby oddaje nam cały swój urok, jeśli my trochę go poznamy, trochę się o nim nauczymy. Polecam na naszej stronie, czyli celario.pl, jest taka zakładka sztuka winiarska, tak dla zmylenia przeciwnika. I tam są artykuły związane z winem, z kolekcjonowaniem wina, przechowywaniem, inwestowaniem w wino. A ostatnio pojawił się taki artykuł, trochę taki manifest entuzjasty wina. Wino, twój styl życia. I to jest taka moja trochę spowiedź właśnie. Jak to się było młodym, jak to się piło właściwie byle co. Byle zaszumiało w głowie. Później gdzieś tam do obiadów się pojawiało, prawda? Najczęściej wino z marketu. No i tak z czasem gdzieś właśnie coraz więcej dowiadywałem się. Aż w końcu decyzja, że zauważyłem potencjał w winie w Polsce, żeby to nie była tylko właśnie pasja, hobby, takie codzienne zainteresowanie, tylko żeby zrobić z tego faktycznie biznes. Jakie przesłanki, żeby tak się stało? Trochę zainspirował mnie taki mój przyjaciel, znajomy z Francji, z Paryża, pod Paryżem mieszka, który opowiadał mi, jak to robią Francuzi. Od niego właśnie usłyszałem, że on ma taką usługę, że on to wtedy nazwał, ja tak to zrozumiałem, bank win, prawda? Faktycznie firma pod Paryżem, gdzieś w starych tunelach, to jakiś pewnie magazyn z czasów jakiejś wojny, może rewolucji i tam są po prostu gigantyczne, olbrzymie ilości wina zgromadzone. I on ma taką usługę, że dzwoni do niego pan i mówi, słuchaj Daniel, mamy bardzo fajne wino, codzienne, do codziennego picia, czy chcesz, żeby dla ciebie odłożyć? On mówi tak. I wtedy na przykład 6 butelek trafia do niego jakby do takiego skarbca. To nie jest takie wino, o którym my dzisiaj będziemy mówić. To jest wino bardziej takie do codziennego picia. I on sobie podjeżdża, odbiera. Znowu coś dostaje. Czyli taka usługa jakby wino na co dzień. Ale oczywiście tam ludzie trzymają właśnie gigantyczne ilości wina, bo we Francji jest coś takiego jak podatek od wzbogacenia. Jeśli przekroczy się pewien próg, no to się płaci naprawdę duży, duży podatek i można od niego uciec, jak? Między innymi kupując francuskie wina, czyli rząd
sobie jakby fantastycznie zrobił taką pętlę, nakręca własną gospodarkę. No i tych win Francuzi mają tam zgromadzone mnóstwo. Spada też spożycie alkoholu wysokoprocentowego. Ale ktoś nie pije wina w ogóle? Na przykład ze względów, nie wiem, zdrowotnych? Nie, nie ma. Kto pije raz w roku? Raz w roku? Nie. Dobrze. Raz, przynajmniej raz. Raz w miesiącu. Też. Codziennie. Nie. Nie. No właśnie, codziennie to wszystkim się już kojarzy. To pewnie alkoholizm, prawda? Ale ja się przyznaję, że nieprawda. Zachęcam znowu do mojego artykułu na stronie, czyli wino, twój styl życia. Można codziennie, tylko na innej zasadzie, do posiłku. To jest jedna z bardziej fantastycznych czynności związanych z winem, które ja uwielbiam. Jak niektórzy piją wodę, kompot, nie wiem, sok, mnie trudno sobie wyobrazić dobry posiłek bez wina. Jest to coś, co wybitnie mi odpowiada, fantastycznie się łączy. Całą ferię różnych wspomnień, fajnych miejsc od razu widzę, jak piję, jem. Także można i to nie jest alkoholizm. Mhm. Ja generalnie to mierzę, bo ja mam automat. Ja też mierzę. Nie wychodzi, że no tak. No to prawda, ale to znaczy zależy jak to się robi. Jeśli ja wracam z pracy, często to jest wieczorem i to jest taka bardziej obiadokolacja i wiem, że już nigdzie się nie będę poruszał, to wtedy. Nie no, oczywiście nie namawiam do tego. Tak, tak. Ale tak. No podobnie w Chorwacji jest, od 0,5 są dopiero mandaty jakieś, mogą zatrzymać. I tam jakby pół litra właśnie karafka do obiadu, kolacji była po prostu normą. Nikogo to nie dziwiło i to nie jest alkoholizm. Zresztą no, we Francji pije się dużo, piją dzieci, też nikogo to nie dziwi. No ale to jest kwestia właśnie wino, twój styl życia. I teraz tak, dlaczego wino jest interesujące? Gdyż jest tak mocno wdrukowane już w umysł i kulturę europejską, że miałem taką dyskusję z moim wspólnikiem właśnie w drugiej firmie, że on mówi, ale skąd wiesz, za tam 20 lat ktoś wymyśli, że teraz będziemy pić, nie wiem, gazowane wody z jakichś żelek, bo taka moda się zrobi. A ja mówię, nie zgodzę się z tobą, dlatego że pierwszy opis uczty właśnie to jest uczta króla Zimmerlina, król sumeryjski, czyli dzisiejsza Syria. I jest list króla Aleppo, tam gdzie teraz toczą się walki, gdzie jest opisane na ucztę, ile win z Turcji przyjechało. I wtedy wino było właściwie takim trochę odpowiednikiem bogactwa, zamożności, właśnie prestiżu. I w tej chwili też to się zaczyna dziać. I uważam, że nigdy ludzkość nie przestanie pić wina, że to się nigdy nie stanie. Natomiast co się dzieje? Zwróćcie uwagę na zmiany klimatyczne. To powoduje, że na przykład są takie prognozy, że Polska będzie jednym z wiodących krajów winiarskich. I to się zaczyna dziać. I to jest taka moja pierwsza podpowiedź inwestycyjna. Nikt tego nie zaczął robić. Ale tak jak może z tymi domenami. Może warto zacząć kupować polskie wina. A niektóre naprawdę już nadają się do przechowywania. Bo są to na przykład świetne ryzlingi z pałacu Mierzęcin z Zielonogórskiego. Albo bardzo dobre czerwone wina gdzieś tam z rzeki Dunajec, prawda, ze spływu. Więc to się dzieje, więc może warto o tym pomyśleć. I teraz mamy wina codzienne, takie, które pijemy właśnie sobie w ciągu całego roku, ale są wina, które są ekskluzywne. Skąd bierze się ta ekskluzywność? Zaraz o tym opowiem więcej. Więc
traktuje się często też to jako zupełnie inny sposób na zarobienie pieniędzy, ale od razu powiem teraz, jeszcze na koniec, że to jest inwestycja dla cierpliwych. To nie jest taka inwestycja, jak tutaj to fantastyczne cyfry, właśnie kupujemy nieruchomość, rok czasu, już mamy skeszowanie, już to pracuje. Tutaj tak się nie stanie. Będę o tym mówił. Może w szczególnych przypadkach, ale generalnie musimy się nastawić właśnie na długie oczekiwanie. Czyli bardziej takie podejście, na pewno to nie może być podstawowa moja inwestycja, z której, nie wiem, będę żył, tak jak na przykład z nieruchomości, wynajmę ileś mieszkań i w tym momencie jestem w stanie z tego, co mi spływa, wręcz zacząć po prostu się utrzymywać. Tutaj bardziej bym traktował to jako do portfela dokładam sobie takie aktywa długoterminowe. Myślę bardziej, nie chcę powiedzieć o czwartym filarze, prawda? Ale coś w tym jest. Po prostu wino potrzebuje spokoju i czasu. Dlaczego? Dlatego, że wino i to, że my możemy na nim zarobić, wszystko opiera się o tą rzecz, ograniczoną dostępność. Co to oznacza? Robimy to w ten sposób. Kupujemy jakieś roczniki, które wiemy, że są dobre, jakichś dobrych producentów, które wiemy, że mają szansę urosnąć, jeśli chodzi o cenę, i wkładamy je właśnie do piwnicy. Tu oczywiście warunek, że piwnica musi spełniać pewne kryteria, też będę o tym mówił, i czekamy. Na co czekamy tak naprawdę? No czekamy na to, że dostępność tych win na rynku będzie ograniczona. Dokładnie, dokładnie. Że je wypiją. Jeśli je wypiją, a my je będziemy mieli, to wtedy na bazie właśnie ocen ekspertów, marki producenta, regionu, jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, mamy to wino bordowskie. Już nikt go nie ma, prawda? Mamy go, sprzedamy go. To jest ta jakby najważniejsza przesłanka inwestowania w wino. Wyszukanie właśnie odpowiednich win z odpowiednich krajów, odpowiednich roczników, które wiemy, że są dobre i mają szansę właśnie, że ta wartość wzrośnie, i czekamy, kiedy dostępność na rynku zacznie się po prostu ograniczać. Ja do tego jeszcze za moment wrócę. I teraz co wpływa na cenę wina? Właśnie tak. Przede wszystkim ten ograniczony dostęp, czyli jeśli wina nie ma, no to wtedy, jeśli jest jakiś faktycznie entuzjasta, fanatyk i wino ma dobre oceny, to jest w stanie tą butelkę i tak kupić, żeby skosztować tego wina za cenę zupełnie inną niż ona była właśnie ileś tam lat temu. Po drugie, na cenę wina wpływają eksperci, czyli jeśli eksperci zaczną przyznawać punktację, jest taka skala jakby uznana na świecie, nazywa się to skala Parkera, i wina są wyceniane od 50 do 100 punktów. 100 punktów to jest po prostu wino idealne. Wina bardzo dobre zaczynają się od 90 punktów w górę. I jeśli nagle eksperci jakiś rocznik docenią, uznają, że dany producent właśnie zrobił jakieś wybitne to wino, to nagle wino wcześniej mogło mieć, nie wiem, 85, 88, nagle przeskakuje 92 do innej ligi. Jeśli my ten moment właśnie wyczujemy, będziemy mieć to wino, uwierzymy w jakiegoś producenta, to tutaj będzie skok ceny. Ja pokażę taki przykład. Teraz co jeszcze wpływa na cenę? Oczywiście to, jak wino jest produkowane,
gdzie jest produkowane, dlatego że koszty wytworzenia wina w Ameryce Południowej są zupełnie inne niż we Francji i nie wynika to tylko z kosztów siły roboczej. W Ameryce Południowej nie ma czegoś takiego jak apelacje. Apelacja to jest spisane reguły związane z jakością wina, gdzie na przykład jest narzucone, że z danego hektara możemy tyle i tyle przetworzyć kilogramów na wino. W Ameryce Południowej nie ma czegoś takiego. Czyli ile przyroda da, tyle wina się robi. I to pierwsze już powoduje, że jeśli tutaj no, mamy 1/4 zbiorów, jesteśmy w stanie, wolno nam tylko przerobić na wino, to wiadomo, że to wino będzie droższe. Kolejna kwestia. Jeśli mamy winnicę, gdzie możemy wjechać praktycznie maszynami i zebrać, a jeśli mamy na przykład Austrię, Dolinę Wachau, czyli Dunaj, gdzie są tak zwane winnice tarasowe, bardzo strome i można tylko ręcznie zbierać, no to zgadnijcie, które wino będzie droższe, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi, co użyjemy. Korek, zakrętka, butelka. Wszystko to ma wpływ. A na koniec oczywiście marka producenta. Czyli jeśli producent jest uznany, czyli wcześniej dostał punkty, był na jakichś wystawach, dostał nagrody, to wszystko powoduje, że ten producent jest w stanie za te wino z roku na rok cenę podnosić i rynek kupi, bo wierzy w tą jakość. Teraz są wina i producenci, którzy produkują swoje wina w niewielkiej ilości. Pamiętacie pewnie z wczoraj o samochodach, prawda? W winach jest bardzo podobnie. Są producenci, którzy produkują 5 tysięcy, 10 tysięcy butelek, 30 tysięcy, 100 tysięcy i milion. I robią to jedni ręcznie, w sposób tradycyjny, inni maszynowo, prawie w sposób zautomatyzowany. I teraz, jeśli produkuje dany producent świetne wino o bardzo dobrych właśnie ocenach i jest go 10 tysięcy na cały świat, ile butelek może trafić do Polski? Jeśli my je będziemy mieli, to może właśnie za ileś lat będziemy w stanie je sprzedać właśnie z dobrym zyskiem. I to jest cały ten lewar, właśnie gdzie na tym winie jesteśmy w stanie zarobić. No i co jeszcze? Moda. W ostatnich latach, 10, znacząco ceny wzrosły na przykład win bordowskich. Dzięki komu? Dzięki Chińczykom. Bo Chińczycy dostali fioła na punkcie win bordowskich. Wzrosła u nich znacząco zamożność i kupowali wina bordowskie od najwyższej półki, kończąc na jakiejś 5. półce, bo tak to jest w Bordeaux. I jak tylko znaleźli jakieś wino, to go kupowali w całości. I były takie wina, które w ciągu 3 lat wzrosły 800%. 800%. Były takie przypadki. Dzięki komu? Dzięki Chińczykom. Mało. Chińczycy w tej chwili mają potężne magazyny, czyli to jest trochę idea celario, w których mają ogromne zapasy. Mają naprawdę hopla na tym punkcie. I teraz, co się dzieje z winem? Wina, o których mówimy jako wina inwestycyjne, jako wina do długiego przechowywania, to są wina, których właściwie po wyprodukowaniu my często nie jesteśmy w stanie w ogóle wypić. To jest przykład choćby win włoskich Barolo. Ma to taki poziom tanin, ten szczebny biolo daje taki poziom tanin, że jak my go łykniemy, to jest to dla nas po prostu tak jak super gorzka herbata. Taniny to jest super gorzka herbata, czyli ściąga nam kubki, nie chcę powiedzieć, że wykrzywia nam, wiecie co, ale to jest mniej więcej taki poziom. Więc jak bardzo dobrego Barolo napilibyście się sprzed 2 lat wyprodukowanego, stwierdzilibyście się, co to jest w ogóle. Trzeba poczekać. Na co? Otóż w winie z czasem zachodzą procesy chemiczne,
utlenianie przez korek. Korek nie jest totalnie szczelny i różne polifenole, fenole, które związki, które, a jest ich 2000. Wino ciągle się wymyka do końca naukowcom z tego, żeby tak jasno powiedzieć, że to jest tak, tak, tak i tak. I te polifenole w trakcie zamieniają się z jednych w inne, co powoduje, że pewne smaki czy zapachy, których w ogóle nie ma na początku, pojawiają się później. I to jest coś właśnie dla entuzjastów, dla fanów, dla pasjonatów, że pijąc takie stare wina, wpadają w zachwyt, że to jest wow. Tylko trzeba czekać. I to jest ten element, dzięki któremu właśnie jest możliwa w ogóle inwestycja. Czyli nie jest możliwa inwestycja długoterminowa w wina codzienne, bo one są do spożycia w ciągu 3-4 lat. I uważajcie też na to w sklepach, bo często są dawane wina i pozornie może wam się wydawać, że wow, 2008, 2005, ale w supermarkecie możliwe, że to wino jest tak zwane przetrzymane. Co to znaczy? Wino ma tak zwany pik, czyli jest wtedy najlepsze, a później zaczyna robić się nijakie. Czyli jak weźmiemy takie wino, gdzieś tam już na koniec, ono jest płaskie, nie ma zapachu, nie ma smaku, albo się w ogóle popsuje, skwaśnieje i tak dalej. Ale najczęściej wino już jest bezwartościowe. Win, które jesteśmy w stanie przechowywać, jest 5 do 10% światowej produkcji. Win inwestycyjnych, które są notowane i zaraz o tym powiem, na przykład na tych giełdach, to jest giełda angielska, LiveX, możecie sobie wejść, zobaczyć, jakie to są wina, jest ich 100. To jest 0,2% wszystkich win na świecie. Win na świecie ile jest? Szacuje się, że około 1 000 000 różnych etykiet. 1 000 000 etykiet. I teraz, okej, załóżmy, że jesteście przekonani, uwierzyliście, że to jest możliwe, że tak, że na winie faktycznie da się zarobić. Pytanie, jak? Sposobów jest kilka. Od tego, że faktycznie możemy na światowych giełdach kupować tak naprawdę wina wirtualne, czyli zapisy, tak jak na naszej giełdzie. Czyli my tych win nie mamy, nie widzimy i tylko liczymy na to, że tam właśnie notowania będą szły do góry i że na tym zarobimy. Drugi sposób, to możemy to zrobić przez polskie firmy. Są dwie. Podaję celowo, ile udało im się zgromadzić właśnie w winie. Oni tak naprawdę są najczęściej pośrednikami. Oni nie mają swoich piwnic, oni nie mają swoich win. Oni sprzedają właśnie takie trochę wirtualne zapisy. 120 milionów, 4 miliony. Czyli ten rynek istnieje. To nie jest coś, co ja wymyśliłem i jestem w tym super odkrywczy. Ja tylko chcę to zrobić troszkę inaczej. I o tym wam na koniec powiem. No i oczywiście stwierdzacie, ok, robię to samodzielnie. Czyli mam własną piwnicę, dokonuję własnego wyboru win. Już pewnie zauważyliście po tych moich słowach, że 1 000 000, że tylko 10%, że trzeba wiedzieć, jaki rocznik, jaki region, że chyba to nie jest takie proste. No nie jest to takie proste. Nie jest to takie proste, a jeszcze dochodzi efekt polskiego rynku, że bardzo często część win jest trudno po prostu kupić u nas, bo ich nie ma tak normalnie. Trzeba specjalne jakieś starania czynić. Własne zakupy, własna piwnica albo być może pomyśleć faktycznie o tym, jak my to robimy. No i teraz podstawowe zasady. To, co chciałbym wam powiedzieć, najważniejsze. Prawdziwe wina. Prawdziwe, rzeczywiste wina. Nie grajcie na giełdzie winiarskiej. Nie korzystajcie z pośredników. Dlaczego? Z czym się giełda wiąże? A z czego ono wynika? Tak, ale częściej niestety ze spekulacji i tak jak wszyscy to mówią, gra giełdowa.
Więc zauważcie, co na przykład stało się właśnie z LiveX-em i z indeksem. Chińczycy bardzo pompowali ceny, więc LiveX fantastycznie rósł. I w 2011 nagle pękła bańka. I znam ileś osób, które przychodzą i mówią, ale ja nie wierzę w wina. Ale dlaczego? No bo ja z Wealth Solutions się związałem, kupili, naobiecywali i ja straciłem na tym. No niestety. Dlatego, że to była giełda. To była giełda, zapisy wirtualne. To nie były rzeczywiste wina, które ja mam, które ja mogę odebrać, albo mogę sprzedać, albo mogę cokolwiek z nimi zrobić. To jest taki pierwszy podstawowy mój przekaz. Okres oczekiwania. Jak myślicie? Minimalnie, ile trzeba poczekać? 6-10 lat jest zalecane. Ja będę pokazywał przykład takiego człowieka z Francji, który czekał 30 lat czy 40. Dlatego mówię o tym czwartym filarze, prawda? Że może to nie tak szybko, ale zalecane jest 6-10 lat. 6-10 lat, żeby te zjawiska związane właśnie z brakiem danego rocznika, z wycenami, z wzrostem wartości zaistniały. Minimalna inwestycja 20-30 tysięcy złotych. Taka jest zalecana. Dlaczego? Dlatego, że tak, jeśli nie będziemy mieć własnej piwnicy, no to też musimy jakby za wynajem, za hoteling taki wina komuś zapłacić. Mało. Jeśli chcemy, żeby to było profesjonalnie, to musimy ubezpieczyć te wina, żeby się nic nie stało. Najczęściej jest tak, że firma, która świadczy tego typu usługi, i na przykład tak jest w Celario, takie ubezpieczenie ma. No ale wtedy jest to wliczone jakby w koszt właśnie przechowywania wina. Kolejna rzecz to jest piwnica. Profesjonalna piwnica. Nie jest tutaj tak fajnie jak z whisky. Wiem, że Gitz się w coś takiego zaangażował. No tam nie ma takiego wymagania. To jest w beczce. Właściwie przez to, że jest tam tak wysoka zawartość alkoholu, no to jest to, działa alkohol jak konserwant. Wino jest dużo bardziej właśnie wrażliwe i najbardziej wrażliwe jest na światło, dlatego że jak będziecie trzymać w kuchni butelki długo, nie miesiąc, nie pół roku, ale długo, zapomnicie o jakiejś butelce i ono będzie sobie tam leżało, to pod wpływem promieni słonecznych UV w winie wydziela się siarczek jakiś tam i powoduje, że zmienia smak wina. I część mówi, że to jest smak słońca. Po prostu można takie wino rozpoznać, że ono za długo było na słońcu, jest po prostu popsute. Zaszły w nim reakcje. To jest pierwsze. Drugie, temperatura. Musi być w pewnym zakresie. Podaje się, że to jest tam od 11 do 16, do 14, od 10 do 14. Najlepiej, ale najważniejsze, żeby dobowa zmiana temperatury nie była większa niż 1 stopień. Wino nie znosi szoku termicznego. Czyli wina w Biedronce, które jadą sobie pod plandeką w lecie, 40 stopni, zagotują się, no mają już ten szok za sobą najczęściej. Więc na przykład my bardzo przykładam do tego uwagę, że jeśli odbieramy wino jakieś drogie, to wręcz mamy swoje specjalne pojemniki, termosy, transport, logistyka jest zupełnie inaczej ustawiona, żeby to wino nie zmarnować, nie popsuć, nie zagotować. To jest bardzo ważne. Poza tym wino nie lubi wstrząsów, czyli powinno sobie leżeć spokojnie i potrzebuje dosyć dużej wilgotności typu 70-85%. Dlaczego? Bo wino, jak jest w tej pozycji, jest korek, to korek powinien być właśnie w winie, a z drugiej strony ta wilgotność trochę działa jak taki korek z drugiej strony. Czyli jeśli zacznie korek wysychać, robią się większe pory i to utlenianie, oksydacja i ten proces, który pokazywałem wcześniej, zaczyna zachodzić szybciej. I teraz są takie badania, gdzie udowodniono, że to samo wino przechowywane w piwnicy właściwej, a przechowywane w kuchni na przykład,
jest, i to zarówno badano tak poziom pewnych związków w winie i dawano też do degustacji właśnie takim ekspertom, profesjonalnym degustatorom. No i określono, że takie wino 4 razy szybciej dojrzewa. Czyli ten okres z 10 skróci się do 2-2,5 lat. Więc jeśli faktycznie myślimy o inwestowaniu w wino, musimy mieć profesjonalną piwnicę. Musimy. To jest warunek konieczny. Tworzenie portfela będzie za moment. To jest naprawdę sztuka. Mogą być różne strategie nastawione na różne regiony, na różne wina, na różne wartości, bo tutaj mamy też bardzo duży wybór. Nie jest to proste. Nie jest to proste. I to są pytania właśnie, jaki rocznik, jaki kraj, jaki region. Zaraz powiem, które regiony są jakby preferowane, jeśli chodzi o wina takie do długiego przechowywania jako inwestycyjne. No i pytanie później, ile butelek. W świecie winiarskim przyjęło się coś takiego, że jest wielokrotność trójki, czyli 3, 6, 12. Dlatego, że takie są kartony, dlatego, że tak branża jakaś... I teraz, jeśli chcemy myśleć o sprzedaży, no to dobrze, jeśli my mamy taką wielokrotność, bo wtedy łatwiej ktoś kupi, prawda? Jakie wina? To są regiony, które są właśnie uznawane jako regiony, z których pochodzą wina właśnie inwestycyjne. Kto to określił? To był długi proces. Na przykład wina bordowskie. W 1856 powstała lista win Bordeaux, którą stworzył, tak się mówi, Napoleon. Oczywiście to fachowcy. I od tej pory są te wina Grand Cru, Second Cru i piąta półka. Tu dzisiaj to obowiązuje. I te wina Grand Cru są winami najdroższymi. Po 3-6 tysięcy za butelkę. Czyli za sam fakt znajdowania się na tej liście dostaje się jakby premię. Oczywiście we Francji cały czas jest walka, bo jest wielu producentów, którzy bardzo poszli do przodu, jeśli chodzi o jakość. No i powstało coś takiego jak Cru Bordeaux, gdzie jest 200 producentów właśnie też bardzo dobrych win, których nie ma niby na tej liście, ale które też można traktować jako wina inwestycyjne. Ja mówię o tych winach, które są na przykład na LiveX-ie, prawda? Czyli tam jest 100 tych win i tam są przede wszystkim... przepraszam, bo to jest nie ten przycisk. I to są przede wszystkim wina bordowskie, wina burgundzkie, które w ogóle uchodzą za najdroższe. Najdroższe wina na świecie. Jest taka wytwórnia Romano Conti, produkuje bardzo ograniczoną ilość butelek, jest bardzo niewielka działka. Wino potrafi kosztować 10 tysięcy euro. Trzeba się zapisywać i nie można go kupić tak. I wiadomo, że co roku ktoś kupi. To jest właśnie takie szaleństwo. Tak jak z samochodami, prawda? To jest ta właśnie ekskluzywność. Ktoś za to chce zapłacić, później przytrzymać. Ktoś chce sprzedać, ktoś chce kupić. Oczywiście pytanie, no ale jak to? Ale ktoś to wypije? No ktoś to wypije. To jest tak. Nam się wydaje, że wino za 100 zł czy 200 zł jest bardzo drogie. Ale ja znam w Polsce takie osoby, to są żony prezesów dużych spółek, znam od importerów opowieści. Wiem na przykład, jakie wina żona pana Kulczyka kupuje, wiem żona prezesa Polfarmy. I to są bardzo dobre wina i ona mówi, nie, no bo to jest dobre wino. Kosztuje 1000 zł. Czy dla państwa to jest wino codzienne za 1000 zł? No pewnie nie. Ale jeśli ktoś, wczoraj chyba opowiadałem, prezes Komarchu zarabia dziennie 30 tysięcy, kiedyś podawano, że to jest najlepiej zarabiający prezes w Polsce, to co to jest 1000 zł wyda? To jest wszystko kwestia, a ja mam takich znajomych z korporacji, którzy sobie pozwalają za wina za 100 zł, 200 zł, więc to jest tylko kwestia właśnie skali. A przez to, że rynek się zmienia, to co powiedziałem na początku, przez to, że
zmienia się też moda, trend, że to jest właśnie ta prestiż. W ogóle wielu w tej chwili ludzi, którzy osiągnęli jakiś tam pułap, zaczyna sobie tworzyć własne piwniczki. U siebie albo gdzieś, bo to jest na zasadzie prestiżu. I my też jako celaria ten prestiż jesteśmy w stanie też dać, znaleźć takie wina, żeby tylko on miał i żeby mógł powiedzieć, no słuchaj, a ja tu mam właśnie takie, 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 prawda? Czyli to jest w kategorii nie inwestycja, nie zarobek, tylko w kategorii ego. Ale dlaczego na tym nie zarobić, jeśli ludzie chcą, prawda? I teraz jest trochę win włoskich, jest trochę win hiszpańskich, bardzo niewiele. Są kalifornijskie, których w Polsce prawie nie można kupić, zwłaszcza tych inwestycyjnych. Ja je tu podałem, ale to jest trudny temat. Są wina australijskie, to jest dosłownie tak naprawdę jeden producent. No i właśnie, Portugalia, czarny koń. To jest taki region, który ciągle jest jakby niedoceniony, jeśli chodzi o poziom cen. I popatrzmy na wykresy. To są wykresy, jest w ogóle, polecam, taki światowy system, nazywa się Wine Searcher, wine-searcher, gdzie możemy sobie dowolne wino wpisać, zobaczyć dany rocznik, zobaczyć na oceny, czyli ile punktów dostaje to wino i jak się kształtuje cena na świecie. Jak to jest liczone przez Wine Searcher? Wine Searcher, jeśli jakiś sklep jest podłączony do niego i wystawia wina z całego świata i aukcje też są, to Wine Searcher liczy średnią z całego świata. Pamiętajcie tylko o jednym, bo to jest bardzo ważna informacja, jak będziecie tam zaglądać. Tam jest znowu taka gwiazdka i jest, jest napisane ex-tax, excluded tax. I o tym pamiętajcie. To znaczy, że nie zawiera VAT-u, nie zawiera akcyzy polskiej i żeby dostać polską cenę brutto, trzeba to przemnożyć, ja to zwykle przemnażam przez 1,26. Czyli 23 to jest VAT i do tego jest doliczana akcyza i koszt transportu. Także tutaj pamiętajcie o tym, bo jeśli będziecie patrzeć, że to jest kwota brutto dla Polski, no to będzie błędne założenie. Więc mamy tutaj te wykresy. W wersji professional w tym serwisie można sobie obejrzeć 5 lat wstecz, co się dzieje z winem. Jak my wysyłamy klientom, to wysyłamy, jeśli tylko są dostępne takie dane, wysyłamy 5 lat wstecz po to, żeby klient mógł sobie podjąć decyzję. I teraz wzięliśmy takie wino, bardzo dobrego właśnie producenta, którego wina zaczynają szybować. Czyli to jest ten czarny koń, Portugalia, ciągle niedoceniona. Hiszpania już ma, wywindowane są wina typu Vega Sycylia, która butelka potrafi kosztować po 3000. Proszę zauważcie, ile eksperci dają, 92, 93. To są już bardzo, bardzo dobre wina i patrząc, właśnie ja to robiłem w zeszłym tygodniu. Patrząc na ceny, to jest 200, przemnożyłem to już, to jest 228 zł za butelkę z 2012 roku, którą nam udało się kupić i dla klientów taką cenę wystawiliśmy, 204 zł. I zobaczcie, do dzisiaj, bo cena jest, nie ma z września, jest cena w Wine Searcherze, tutaj jest z sierpnia. Proszę zobaczcie, już zrobiło się 12%. Tak po prostu. A jeśli zobaczymy na poprzednich rocznikach, co się działo, to różnica pomiędzy tą ceną a tych roczników starszych jest na poziomie 30%. Czyli to wino jest nowy rocznik, jakby jest ciągle niedocenione i ono ma bardzo dużą szansę, że w ciągu roku faktycznie może urosnąć 30%. I to jest taki nasz typ. Podpowiedzieliśmy to faktycznie naszym klientom, bo to wino na pewno podrożeje. I my mówimy, żeby to wino właśnie potrzymać 4-5 lat, tak jak tutaj, zobaczcie, jest 2009, 11,
czyli zrobił się 2016 i zobaczcie, co się stało z ceną. Przykład prawdziwy, pokazany, jak to może wyglądać. Jeszcze jeden przykład. Pan zwykły inżynier, właśnie fascynat, zaczął sobie zbierać pod domem, piwnica. Uzbierał 40 tysięcy butelek. Tak sobie zbierał. W sumie stało się to jego celem życia. Rozstał się z żoną nawet, bo się pokłócili, bo tylko z winem przebywał, wolał bardziej z winem niż z żoną. Także są też, jak to mój kolega mówi, plusy dodatnie i plusy ujemne. I no, ale w tej chwili szacuje się, że 50 milionów jest wartość jego kolekcji. On kupował te butelki, które są w tej chwili po prawie 1000 dolarów, on kupował wtedy po 50 euro. Francuskie wina, znaczy oszukuję, to wtedy nie było euro, prawda? Ale przeliczając, były jeszcze franki. Więc taki miał przeskok. Z 200 zł przeskoczył w 4000. W 4000. I dlaczego uważam, że warto to robić jeszcze w tej chwili? Znowu wracając tam gdzieś do tych slajdów, trendy i zmiany klimatyczne. Takie są przewidywania, że za chwilę nie będzie win włoskich i będą od czasu do czasu wina bordowskie. Jeśli my teraz je kupimy, potrzymamy 10 czy 20 lat, być może powtórzy się ta historia z tym panem. Będziemy mieli coś, czego już nikt inny nie będzie miał. I ja mam taką ideę, faktycznie chciałbym i pracujemy nad tym, żeby Celario stało się takim faktycznie twórcą drugiego obiegu win w Polsce, bo jego nie ma. Jego nie ma, on nie istnieje. Nie można kupić win starych w Polsce. Chcemy, żeby właśnie wspólnie z klientami zrobić taki magazyn, za moment faktycznie zrobić coś w rodzaju aukcji, giełdy. Mamy już dobrą domenę, mam wino.pl, także pomyślałem o tym. Zresztą kolekcję wszystkich klientów można obejrzeć w domenie mojapiwniczka.pl, także też o tym pomyślałem. Także tu marketingowo się pozabezpieczaliśmy. I chcemy, żeby ten wzrost, który mówi się, że w Polsce jest, że właśnie zmienia się styl, że zwiększa się spożycie, że jest ten element prestiżu, że jest ten element związany ze zmianą też klimatyczną, żeby Polska stała się liderem w Grupie Wyszehradzkiej co najmniej. Prawda? Taka śmiała wizja. I nasz pomysł, jak my to robimy. To już jest ostatni slajd. Jeszcze będą podziękowania. Jak my to robimy? Więc tak, przede wszystkim w Polsce jest taki kłopot i to polskie zero. No tak. Dobrze, już kończę. Jest taki kłopot, że tylko firma, która posiada koncesję, może sprzedawać wino. Czyli jak państwo sobie kupią, jak sobie kupicie, przywieziecie, to właściwie wam tego nie wolno zrobić. Nie ma to akcyzy, nie jesteście podmiotem uprawnionym. I zauważcie, że czy Allegro nie sprzedaje win. Jest w regulaminie, że nie wolno. Pojawiają się na OLX-ie, wystawiane są butelki, ale się sprytnie opisuje, że to jest sztuka kolekcjonerska, prawda? Czyli, że sprzedaje się butelkę, a nie zawartość. Bo jest to niezgodne z prawem. My robimy to tak. My szukamy, my podpowiadamy, wysyłamy takie informacje, klient decyduje. Jeśli mówi, że chce ileś jakichś butelek, to przyjeżdża, trafia do naszej piwnicy, więc my zapewniamy te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, żeby ta piwnica była odpowiednia. Wtedy wysyłamy do klienta potwierdzenie i klient wpłaca podobny mechanizm, jak tutaj w nieruchomościach, depozyt, kaucja. Czyli macie do tego prawo pierwokupu, zakup tych win, ale możecie zadecydować za ileś lat, że może ich nie kupujecie, tylko sprzedajecie dalej i wtedy Celario jako podmiot uprawniony na platformie Mam Wino
wystawia to. A to, co jest powyżej kwoty, która się była wpłacona, jest dzielone zgodnie z jakąś tam umową. I to jest ten pomysł. Czyli coś, co jest zgodne z polskim prawem. Tak, tak, tak. Dokładnie. Prawo rzymskie, Polska, piękny kraj. Trzeba sobie jakoś radzić. Dlaczego Celario? Już powiedziałem. Mamy piwnicę, mamy dla klientów aplikację, można sobie obejrzeć. My doradzamy. Polecam mój artykuł Wino, twój styl życia. Bardzo dziękuję.